Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kuba Jędryka, IndyCage.pl. Jesteśmy już w trakcie gali KSW81 w Tomaszowie Mazowieckim. Ze mną wygrany Kamil Gawriołek. Witam. Witam serdecznie. No kolejna walka wygrana przed czasem w dobrym stylu, więc chyba zadowolenie jest. Kurczę, w dobrym stylu. Teraz trener mi zwrócił uwagę, no, że stójka, że musimy tą stójkę pracować. Ale czułem, że trzeba po prostu, jak się czuję, że jestem dobry w tym parterze, to po co mam się bić w stójce, jak, po co się rozbijać, jak jeszcze można sprowadzić i ubić w parterze. No właśnie tak, poza tym zszyciem, które tutaj na oku musieliśmy czekać, aż ci tam w Medic Pointcie zaszyją, to generalnie nic się nie stało, widzę na twarzy. Nie, nic się nie stało. Wszystko jest dobrze. Łokieć tam gdzieś, jakieś łokciami z dołu, Oleks mi gdzieś tam wsadził tego łokcia, bo czułem, jak krew zaczęła spływać po moim policzku, ale wszystko jest dobrze, nic nie boli, więc jest dobrze. Zawsze dyrektor sportowy Wojciech Rysiewski mówi, że on lubi, kiedy zawodnicy sami się zestawiają już i wykonują, można powiedzieć, jego robotę. My rozmawialiśmy o tym w czwartek, ja już rozmawiałem z Filipem Stawowym. Obaj swoje walki wygraliście, to co, następne starcie z nim? Kurczę, nie wiem, jak Filip jest na tak, ja jestem na tak, tylko że ja chcę sobie troszkę teraz chwilę przerwy, gdzieś tam swoje prywatne takie rzeczy zawodowe pozałatwiać po prostu, no i po prostu dłuższy okres na stójkę. Chcę sobie po prostu poprawić tą stójkę, jak będę wiedział, że stójka jest troszkę lepsza, to wtedy dopiero wrócę. No to życzę powodzenia w tym szlifowaniu, ale powiedz, no bo z Filipem też z kolei macie taką samą sytuację, że wiem, że pracujecie zawodowo poza MMA. Czy takie zwycięstwa właśnie czujesz, że przybliżają cię gdzieś do tego, żeby wyżyć z samego sportu? Jak najbardziej. Teraz 4-0. Tak naprawdę jakby się dobrzy sponsorzy znaleźli, którzy by chcieli po prostu gdzieś tam zainwestować we mnie, to jak najbardziej to by mi mega pomogło, bo ja tak naprawdę pracuję zawodowo, prowadzę jeszcze swoją działalność i trenuję gdzieś tam też ludzi, więc mam co robić tak naprawdę od rana do wieczora. Żona troszkę narzeka, że nie ma mnie ciągle w domu, a teraz w przygotowaniach to w ogóle mnie tak naprawdę nie było, tylko spałem i rano wychodziłem, albo praca zawodowa, później po południu treningi personalne i później dopiero swój trening na wieczór wracałem i tak koło Macieju jeszcze swoją firmę prowadzę, więc na party zareklamuję. I tak naprawdę, jeżeli by się sponsorzy trafili, to jak najbardziej. Chciałbym po prostu troszkę sobie zająć bardziej tym sportem, jeżeli tak wychodzi, to jak najbardziej. No ale na pewno teraz może narzekała, ale teraz na pewno jest dumna. Tak, na pewno. Jest na trybunach, na pewno jest dumna. Mówiłeś o tym, że trener ci jeszcze powiedział, żeby stójkę podszlifować. Jakieś jeszcze uwagi co do walki były? No bo mimo wszystko no, złapałeś ten krucyfiks i było po walce. Było po walce, tak. Jeszcze nie wiem, jeszcze nie gadałem. Zaraz wejdę do szatni, opierdziel liki dostanę, ale później myślę, że piątkę przybijemy i będziemy dalej gdzieś tam działać. A taki opierdziel ze złotym pucharem chyba nie smakuje także. Nie smakuje, tak. Ale gdzieś tam zawsze głowa będzie spuszczona i będę słuchał tych opieprzań trenera mojego Krystiana. No ale to co, mówisz, krótka przerwa, ale rozumiem, że w tym roku jeszcze cię zobaczymy. Tak, jak najbardziej. Jeszcze chciałbym, jeżeli zdrowie by pozwoliło, to dwa razy. No ale na pewno teraz chcę wakacje, to naprawdę popracować. Teraz sobie zrobić tydzień przerwy i tak naprawdę mocno ruszyć gdzieś na pewno obozy w parterze. No i tak samo i w stójeczce, tak, kickboxing, gdzieś pojechać na jakiś obóz. To już narodowy odpada. Kurczę, jakby tak naprawdę dobrze posypali. Pierwszy jest, ktoś musi otworzyć kartę walk, więc jak najbardziej jestem gotowy. No to muszę właśnie skoczyć. No tak, no takie młode nazwy. Jeżeli narodowy, to jak najbardziej. No tak, to przekonuje wszystkich zdecydowanie. No, to powiedz, no bo mówiliśmy o Filipie, no ale masz jakby tak jesteś w takiej dogodnej sytuacji, że możesz trochę sobie wybierać, no bo rekord bez tego zera cały czas z tyłu, tak, to jednak tak, daje dogodną pozycję. Tak, no tak. Tak naprawdę 4-0, to tak naprawdę nie, no dopiero tak naprawdę... Ale zero. Ale zero, tak, zgadza się. Ale dopiero wchodzę do tej organizacji, teraz nie miałem sytuacji, nie miałem pola manewru, żeby sobie wybierać, po prostu dostałem propozycję, biorę albo nie. Ja nie będę wybierał, tak naprawdę będę wychodził do kogo mi tak naprawdę organizacja da, będę wychodził, będę się bił. No dobrze, no to w takim razie tyle ode mnie. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. No i jeszcze chciałbym podziękować moim sponsorom, wszystkim tutaj i moim trenerom, moim kibicom, którzy za mną przyjechali. Dziękuję bardzo. No to jeszcze raz gratulacje. Dzięki bardzo.